Witam Państwa serdecznie. Jestem zaszczycona, że mogę występować w Polskiej Akademii Nauk, a ta pomyłka dotycząca afiliacji może będzie jakąś taką dobrą wróżbą na przyszłość. W Nęckim jest duża grupa zajmująca się mrówkami, my również badamy mrówki, także może to zaowocuje jakimiś też publikacjami wspólnymi w przyszłości. Proszę Państwa, temat grzyby w ewolucyjnej grze o życie to jest temat tak pojemny, że ja tak naprawdę mogę powiedzieć wszystko, co będzie dotyczyło ewolucji i ekologii. Także mój problem to nie jest problem, żeby wypełnić czas treścią, tylko żeby to tak poukładać tą treść, żeby to dla Państwa było atrakcyjne. Sama nazwa ewolucyjna gra oczywiście nie jest moja. Na pewno Państwo słyszeli o teorii gier. Ja się nie będę do teorii gier odnosić, ale jest to ważny dział matematyki, no, który też ma swoje odniesienia w biologii. Bardzo wiele strategii życiowych jest właśnie rozpatrywanych przez matematyków i przez biologów, takich zmatematyzowanych w ramach teorii gier. Zresztą również sformułowanie ewolucyjne gry pojawiało się wielokrotnie w publikacjach Władysława Kunickiego-Goldfingera. Także sam temat nie jest mój. Będę się starała mówić o różnych strategiach życiowych grzybów. Ale skoro zaczynam od gier, no to warto się zastanowić, z jakimi grami w ogóle można jakoś tak znaleźć jakąś analogię do ewolucji. Gier jest oczywiście mnóstwo. Z jednej strony mamy, nie wiem, Sudoku, tak? To jest gra bazująca wyłącznie na logice, na kombinatoryce, całkowicie pozbawiona elementów losowości. Wobec tego nijak nam o ewolucji to nie przypomina. Z drugiej strony mamy, powiedzmy, grę w Chińczyka, gdzie jest to gra czysto losowa tak naprawdę. No niektórzy pewnie się ze mną będą spierać, że tam również jest jakiś element strategii, ale zasadniczo rzucamy kością, idziemy do przodu, zbijamy przypadkowe pionki, które stoją na naszej drodze. Czysta losowość. Natomiast jeżeli chodzi już o grę w kości bądź grę w brydża, to tutaj już pewne analogie z ewolucją mogą się pojawić. Jeżeli chodzi o grę w kości, rzucamy kośćmi, ale nie chodzi zawsze tylko o to, aby mieć jak największą liczbę kości. Musimy wypełnić tak zwany zapis. Musimy stosować pewne strategie. I czasami nawet przy nie bardzo wysokich kościach możemy uzyskać bardzo dobre wyniki. Czyli to jest taka gra, która rzeczywiście łączy losowość ze strategią. Jeżeli chodzi o grę w brydża, no gramy parami. I też jeżeli ja dostanę kiepskie karty, prawda? Czyli naprawdę jestem nie najlepsza na wejściu, to jeżeli mój partner ma dobre karty, to wtedy ja mogę wygrać rozgrywkę, prawda? Dzięki temu, że się bardzo dobrze z partnerem porozumiem. I tutaj tego typu analogii do grzybów Państwo zobaczą w tej mojej prezentacji niemało. Spotkałam się tydzień temu z moim kolegą kulturoznawcą, który mówił, widziałem plakat, masz mówić o strategiach, będziesz mówiła do humanistów, zacznij od Szekspira. Wobec tego postanowiłam również tego Szekspira tutaj włączyć. Pomyślałam sobie, że jak myślimy sobie o szekspirowskich sztukach, to mamy prezentację różnych właśnie strategii, podstępu, zdrady, ale również mamy przedstawione związki przyjacielskie, które ostatecznie prowadzą najczęściej albo do seksu, albo do dominacji. I tutaj też chciałabym Państwu szczególną uwagę zwrócić właśnie i na podstęp, i na dominację, i na seks. O tym będę mówiła. Szukałam odpowiedniego cytatu. Okazuje się, że Szekspir jest bardzo trudny do cytowania. Wszystko, co Szekspir pisze, dotyczy człowieka i tak bardzo trudno znaleźć coś, co by pasowało do grzybów. Natomiast pewien poeta współczesny, którego ja bardzo cenię, Łukasz Nicpan, przysłał mi tuż przed moim wykładem swój nowy wiersz pod tytułem Grzyby Johna Cage'a i cytuję początek. Grzyby, soliści ciszy, nie przemawiają do ucha, co najwyżej w postaci trucizny, jak w znanym wątku z Hamleta.
No pomyślałam sobie, no cudownie, chciałam Szekspira, mam cytat z Łukasza Nicpana. Notabene jest to wiersz, który dotyczy no, takiej bardzo znanej, krótkiego utworu Johna Cage'a pod tytułem Symfonia Milcząca, albo bardziej nawet 4:33, ponieważ jest to utwór, który trwa 4 minuty 33 sekundy i składa się wyłącznie z ciszy. Ale podobno był rzeczywiście zainspirowany życiem grzybów, także te grzyby Johna Cage'a to nie jest przypadkowy temat. Zacznijmy więc od dominacji. Najpierw postaram się pokazać Państwu kilka przykładów grzybów w środowisku, żeby pokazać, jak wygląda dominacja u grzybów. Zacznijmy od po prostu grzybów w środowisku. Na prawym slajdzie widzą Państwo największy grzyb, jaki w tej chwili możemy znaleźć w formie owocnika. Jest to Termitomyces titanicus, grzyb pochodzący z Afryki, grzyb, który współżyje z termitami. I pod termitami takie wielkie grzyby jesteśmy w stanie znaleźć. No ale powiedzmy sobie szczerze, mimo że robi na nas wrażenie swoim ogromem, to w stosunku do roślin no nie jest niczym nadzwyczajnym i z całą pewnością nie dominuje w środowisku. Już coś więcej tak naprawdę może nam powiedzieć obrazek po lewej stronie. Mamy tutaj odsłoniętą ściółkę. I to jest taka ściółka boru, powiedzmy na naszych wydmach nadmorskich. Dokładnie takie obrazki Państwo zobaczą, jeżeli tylko odsłoni się mech. Widzimy tutaj przynajmniej dwa gatunki grzybów. Jeden to Piloderma phalax, to ta żółta grzybnia. Drugi, trudny od razu do określenia, to jakieś grzybnie i mykoryzy grzyba boletoidalnego. Okazuje się, że tutaj rzeczywiście dominacja grzybowa wychodzi, ponieważ przeczytałam w jednej, fakt, że dosyć starej publikacji, że w jednym gramie gleby długość strzępek wszystkich może wynosić ponad 200 kilometrów. Wydaje się nieprawdopodobne, ale biorąc pod uwagę szerokość strzępki, która wynosi z grubsza około 3 mikronów, no to jest to prawdopodobne. Proszę spojrzeć, rzeczywiście ta gleba jest po prostu cała przerośnięta grzybnią. Każda pojedyncza cząstka organiczna, każdy pojedynczy kamyczek jest obrośnięty tak naprawdę grzybnią. Także tutaj już ta dominacja w glebie się rysuje, ale też warto powiedzieć, że grzyby znajdują się w glebie wyłącznie w warstwie powierzchniowej, tak naprawdę właśnie w dużej ilości. Jeżeli biorę próbki gleby, to biorę wyłącznie 5 cm, taki tak to się nazywa horyzont A. Tak, czyli taki rzeczywiście 5 powierzchniowych centymetrów i większość grzybów, jakie mogę znaleźć w glebie, znajdę właśnie w tych 5 centymetrach powierzchniowych. A jak wygląda dominacja w drewnie? To jest dosyć interesujący slajd, bo on pokazuje, jak grzyby w drewnie walczą ze sobą o dominację. Widzą tutaj Państwo tak zwane linie demarkacyjne, które grzyby budują pomiędzy sobą. Drewno jest bardzo cennym zasobem. Jest bogate w związki węgla, no fakt, że ubogie w azot, co jest dla grzybów pewnym problemem, ale jest to zasób, który można wykorzystywać całymi latami. Wobec tego grzyby prześcigają się, kto szybszy, często ten lepszy, i próbują walczyć o przestrzeń, budując granice między swoimi na granicach jakby osobników. I teraz proszę spojrzeć, bo tutaj wszystkie te linie to są granice osobników. Zdarza się, że osobniki są, jak to się mówi, kompatybilne wegetatywnie. Są w stanie się zrosnąć. I tutaj widzimy taką dokładnie sytuację, kiedy dwie grzybnie z jednego gatunku są w stanie się zrosnąć. Wobec tego właściwie zanikają granice pomiędzy nimi i tworzą jedno wspólne królestwo. Proszę zobaczyć, wszystkie te prawdopodobnie linie demarkacyjne wyznaczają nam terytoria pojedynczych osobników z tego samego gatunku. Tutaj niewątpliwie mamy do czynienia z innym gatunkiem, bo widzimy, że drewno jest rozkładane w inny sposób. Także zarówno grzyby różnych gatunków, jak i tego samego gatunku mogą tutaj ze sobą walczyć. Zresztą opanowywanie drewna też rządzi się pewnymi swoimi prawami.
Okazuje się, że są grzyby, które wchodzą na drewno tylko powiedzmy w części nasadowej. I proszę spojrzeć, tutaj mamy taki przewrócony buk i widzimy zaznaczone różnymi kropkami, różnymi symbolami, jakby królestwa różnych grzybów. No i tu okazuje się, że Armillaria gallica, czyli opieńka, zajmuje właściwie tylko część nasadową pnia, natomiast w części, gdzie się zaczynają rozgałęzienia, dominują już zupełnie inne grzyby. Wobec tego już to nie tylko szybkość wzrostu, ale również jednak jest to jakby takie siedlisko, czy taka baza w postaci pnia, jest to substrat, który jest podzielony pomiędzy organizmy, które dzielą tę niszę między siebie. Chciałabym Państwu powiedzieć o jednej bardzo interesującej pracy, która pojawiła się w 2017 roku. Jest to praca, której pierwszym autorem jest Meinhard. Badacze postanowili sprawdzić właśnie, jak wygląda dominacja w drewnie. Wydaje się, że jeżeli mamy na szalkach dwa grzyby, które na drewnie zwykle funkcjonują na drewnie, my możemy je przesadzić na szalki, to zawsze jeden z nich wygra w konkurencji z drugim. To najczęściej jest pod pewnymi względami lepszy, powiedzmy rośnie trochę szybciej i on zdecydowanie dominuje. Natomiast interakcje między organizmami są nieprzechodnie. Tak jak w grze nożyce, papier, nożyczki. To znaczy, że jeżeli mamy grzyba, który jest relatywnie słabszy od innych, no właśnie na przykład wolniej rośnie, albo gorzej rozkłada drewno, to okaże się, że znajdzie się jakiś inny grzyb na tym samym drewnie, który pod jakimś względem będzie od niego gorszy. Jeżeli robimy eksperyment, wykładamy na szalkę dwa grzyby, to zdarzają się takie, które wypadają w konkurencji. Natomiast jeżeli zbierzemy wszystkie, które istnieją na pniu, akurat w przypadku pracy Meinharda było to 27 gatunków, to okazuje się, że nawet ten najbardziej słaby pozostaje, już to bym, nieusunięty z pnia. Czyli można powiedzieć, że nie ma konkurencyjnego wypierania, o ile środowisko jest jakby na wejściu zróżnicowane. Ostateczna konkluzja pracy Meinharda była taka, że bogate ekosystemy są samonapędzającym się buforem, który podtrzymuje różnorodność. To znaczy, że jeżeli mamy w Puszczy Białowieskiej spadający pień świerka, to, że tak powiem, jest to rzeczywiście refugium rzadkich grzybów i nawet te słabe grzyby, które w innych wypadkach by mogły zniknąć, jeżeli byśmy mieli na pniu dwa albo trzy gatunki, to jeżeli mamy ich 27, to nie znikną. Także tutaj jest to dość niesłychany tak naprawdę wynik tych prac, który nam pokazuje, jak niezwykle musimy dbać o te jakby bogate ekosystemy, że one będą nam tą różnorodność podtrzymywać. Walka między grzybami nie doprowadzi do ostatecznego wypierania. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jeżeli mówimy o dominacji, jeszcze jeden przykład, który bardzo lubię i który nie jest dobrze znany, ponieważ właściwie rozstrzygnięcia pewnego właśnie problemu pojawiły się dopiero półtora roku temu. Możemy się tak zastanowić, że grzyby rzeczywiście wydają się słabsze relatywnie niż zwierzęta i rośliny. No nie rzucają nam się w oczy, prawda? Pokazałam Państwu tutaj Termitomyces titanicus, no ten to może robi wrażenie, ale inne grzyby nie, prawda? Szczególnie jeżeli porównamy z roślinami, ze zwierzętami, wydają się niepozorne, nie wydaje nam się, żeby kiedykolwiek dominowały na świecie. No i teraz chciałabym, żebyśmy się cofnęli do Devonu, czyli mniej więcej 316-360 milionów lat temu i poznali pewne dość nietypowe i ciekawe grzyby. To są takie starsze grafiki poświęcone tej erze, prawda? To zwykle się mówi, to jest epoka ryb.
Devon, ponieważ wtedy rzeczywiście kształtowały się zarówno ryby chrzęsno-szkieletowe i kostno-szkieletowe, pojawiły się ryby pancerne. Ta różnorodność ryb w wodach była bardzo duża. Natomiast na lądzie była właściwie jeszcze stagnacja. Mieliśmy oczywiście już rośliny na lądzie, ale to były rośliny jeszcze bardzo proste i niewysokie. Najwyższe rośliny dewońskie sięgały nam tam może troszeczkę nad kolano, ale właściwie nie przekraczały metra wysokości. I tak wyglądają obrazki Devonu, które się pojawiły no, kilkanaście, powiedzmy, lat temu. Jak zajrzymy do skamieniałości z Rainy Chert, czyli z takich krzemionkowych pokładów w Szkocji, to zobaczymy, że w dewońskim środowisku było bardzo dużo grzybów. Wszystko, co Państwo tutaj widzą, przedstawia zróżnicowany świat grzybów dewońskich. Mamy tutaj grzyby wodne, pasożytujące na przykład tutaj na jakichś pyłkach. To są grzyby wodne, bardzo drobne formy, na jakichś większych właśnie, prawdopodobnie pyłkach. Podobnie tutaj. To jest zarodnia na jakiejś innej komórce. Mamy porosty. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest pozostałość porostu sprzed 400 milionów lat. Także widzimy, że to jest, że jakby grzyby były i były świetnie rozwinięte już tak dawno. Tutaj widzimy pasożyta roślin. Roślina, na której znaleźliśmy tego grzyba, nazywa się agleofyton. Była to roślina, która nawet nie miała jeszcze korzeni. Bardzo prosta, nie mająca liści. A tutaj z kolei widzimy grzyby mykoryzowe, które pojawiają się, no, powiedziałam przed chwilą, że nie było jeszcze korzeni, ale w dolnej części głównego pędu, czy agleofyton, czy asteroksylon, pojawiają się grzyby wewnątrz komórek. Czyli wydaje się, że jednak świat grzybów lądowych w takim jeszcze bardzo ubogim siedlisku był niezwykle bogaty, ale to nie koniec. I teraz dopiero zaczyna się to, co jest naprawdę ciekawe. W 1843 roku niejaki William Dawson znalazł skamieniałość daleko na północy Kanady, skamieniałość, która mierzyła dobrych kilka metrów wysokości. I była to skamieniałość niewątpliwie pochodząca z osadów lądowych. Kompletnie nie wiadomo było, co z tym zrobić. Po badaniach w 1859 roku, czyli to jest ten rok, w którym Darwin opublikował, prawda, o pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego, Dawson zdecydował się opisać skamieniałość jako Prototaxites. Taxus to cis, czyli Prototaxites miała być to roślina, taka pierwotna roślina nagozalążkowa. Już kilka lat po odkryciu i opisaniu tej skamieniałości no, pojawiły się głosy sprzeciwu. Przeciwnicy teorii, że jest to roślina nagozalążkowa, twierdzili, że jest to po prostu ogromny glon. Najprawdopodobniej do brunatnic należący. No, trudno było wyobrazić sobie brunatnicę w środowisku lądowym. Ale trzeba przyznać, że po tym głosie właśnie, że jest to brunatnica, właściwie uczeni na wiele lat zamilkli. No ale zamilkli aż do końca XX wieku, albo nawet początku tego wieku, kiedy Francis Huber z Waszyngtońskiego Muzeum Historii Naturalnej po bardzo wnikliwym i badaniu samych skamieniałości, jak również po analizie materiałów Dawsona, stwierdził, że niewątpliwie widzimy pozostałość grzyba. I proszę Państwa, ten grzyb był dość niesamowity. Po pierwsze miał około 1 metra średnicy. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość, to dorastał do 8 metrów wysokości. Prawda? W tym takim dewońskim środowisku trudno sobie w ogóle wyobrazić coś podobnego. Proszę spojrzeć, tak wygląda w tej chwili wizja, jak wyglądał Prototaxites, a tutaj mamy wysokość, no, wysokiego mężczyzny, 1,80 m parę jest zaznaczony. Także to była po prostu, to był ogromny organizm, przewyższający zdecydowanie wszystko, co wtedy na świecie istniało. Wygląda na to, że był to organizm, który
przyrastał warstwowo. Ponieważ rzeczywiście na przekroju widzimy coś, co przypomina przyrosty roczne drewna. Stąd zresztą była ta pierwsza, ten pierwszy pomysł Dawsona, że jest to drzewo nagozalążkowe. Natomiast w górnej części tego organizmu widać było takie odstające jakby łatki. Trudno nazwać to liśćmi, natomiast były to takie właśnie fragmenty plechy odstające. I Huber w 2007, najpierw w 2001 tak naprawdę stwierdził po badaniach mikroskopowych, że jest to grzyb, ale nie potrafił jeszcze powiedzieć jaki. Natomiast zaraz powiem, co się okazało, ale najpierw jeszcze, to jest jeden osobnik. 8 metrów wysokości, metr średnicy. No i teraz jak jeszcze analizowano tą wielką skamieniałość? Otóż badacz, geofizyk z Chicago, z Uniwersytetu Chicagowskiego, postanowił sprawdzić, czy jest to organizm samożywny czy cudzożywny. Wyszli badacze z założenia, że jeżeli porównamy proporcje izotopu węgla C13 i C12, to wszystkie rośliny mają taki sam stosunek węgla C12 do C13, ponieważ bezpośrednio absorbują dwutlenek węgla i budują swoje tkanki, swoje węgle bezpośrednio z powietrza. Natomiast grzyby są bliżej spokrewnione ze zwierzętami. Wobec tego powinny mieć ten stosunek dwóch izotopów bliższy zwierzętom niż roślinom. I teraz co się okazało po zbadaniu skamieniałości? Że te proporcje dwóch izotopów są bardzo zróżnicowane, że w różnych częściach mamy różne proporcje izotopów. No na pewno nie był to organizm, który by się karmił w jeden konkretny sposób. Na pewno nie był to organizm fotosyntetyczny. Natomiast, jak się zresztą potem okazało, w gruncie rzeczy możemy nazwać go ogromnym porostem. Ponieważ cała górna część, ta górna część właśnie posiadająca łatki, te takie odstające klapki, to była część, która rzeczywiście zawierała w sobie komórki glonów i była to część fotosyntetyzująca. Natomiast tutaj na dole tworzyły się wielkie korzeniopodobne struktury, które wykorzystały całą organiczną masę, która była zawarta w podłożu. I tutaj w tym momencie musimy... Ach, jeszcze właśnie, to bardzo ważne, w 2010 roku pojawił się jeszcze jeden głos w sprawie Prototaxites. Otóż zespół Graham i współpracownicy wysunęli tezę, że to niemożliwe, żeby to był grzyb. To prawdopodobnie był wątrobowiec, który w czasie większych wiatrów rolował się i takie wielkie rolki spadały do wody. No jednak analiza morfologiczna, anatomiczna prototaksji to jest całkowicie, że tak powiem, kazała nam odrzucić tą hipotezę. No, nie, zaraz powiem, nie, właśnie zaraz powiem. Więc jakby ta hipoteza, że są to wątrobowce zrolowane, odpadła. Tu pani zadała wspaniałe pytanie, czy tylko jeden osobnik, prawda, ten gdzieś na północy Kanady. Nie, po prostu wszędzie w środowiskach lądowych znajdujemy Prototaxites. To jest tak, znajdujemy je w Wielkiej Brytanii, znajdujemy w Holandii, w Niemczech, w Kanadzie, w Australii. No gdzie nie spojrzymy, tam są. Co więcej, w tej chwili mamy opisane 3 gatunki Prototaxites i kolejny rodzaj, jak się wydaje, blisko spokrewniony z Prototaxites. No i w końcu no mamy już informację pewną, co to jest. W grudniu 2017 roku międzynarodowy zespół, badając różne fragmenty Prototaxites, ale między innymi również Prototaxites znaleziony w Szkocji, właśnie w Rajni, znalazł po prostu struktury seksualne, typowe dla grzyba i w tym momencie jakby dyskusja, czy jest to grzyb, czy nie jest to grzyb, się skończyła. Wiemy na pewno, że był to workowiec, który wchodził w układy symbiotyczne z glonami. Co więcej, tak naprawdę udało się glony
sfotografować. Także mamy pewność, że były tam iglony, ale przede wszystkim cała masa była masą grzybową. No wobec tego musimy zweryfikować wygląd, że tak powiem, wyobrażenia nasze o dewonie. To już nie jest taka pusta, prawda, zarośnięta tylko niskimi roślinkami przestrzeń, tylko musimy sobie wyobrazić tą przestrzeń rzeczywiście z niskimi roślinkami, ale z ogromnymi grzybowymi kolumnami. Ja tutaj specjalnie zostawiłam dwa cytaty bezpośrednio z autora, który zajmował się badaniem tej skamieniałości. Prawda? On mówi, że no ludzie mówią, że taki wielki grzyb to nie ma sensu, ale on mówi, no dobrze, ale no jeżeli byśmy wyobrazili sobie, że jest to skamieniałość jakiegoś glona, to też nie ma sensu, prawda? A jednak skamieniałość istnieje. No i teraz pytanie, co się stało, prawda? Jesteśmy w tej chwili w czwartorzędzie, nie wiem, neogenie, nie ma prototaxites. Co więcej, on zniknął bardzo gwałtownie. Skończył się dewon, skończył się prototaxites. No i teraz pytanie, gdzie on zniknął, co się stało? No jest jedno dobre wytłumaczenie. Został zjedzony. Po prostu został zjedzony. Jak pomyślimy sobie o dewonie, no to jest epoka, gdzie właściwie nie mamy jeszcze wychodzących na ląd bezkręgowców. Dopiero pierwsze wychodzą. O, już w karbonie, prawda, biegają jakieś krocionogi po ściółce, pojawiają się karaczany, to jest początek, prawda, skoczogonki prawdopodobnie też. Skoczogonki zresztą uwielbiają jeść grzyby. No i wydaje się, że rzeczywiście prototaxites został zjedzony. No i teraz pojawia się pytanie, no w takim razie grzyby straciły coś bardzo ważnego, prawda? Były takie rzeczywiście dominujące na świecie w dewonie i nagle koniec, nie ma ich. A właśnie, że są. Wystarczy, że spojrzeć na taką roślinę obwieszoną przez porosty. Tutaj akurat widzimy brodaczki usnęła. No i możemy zadać sobie pytanie, czy naprawdę warto być takim wielkim? Po co budować taką wielką masę, skoro można się przyczepić na przykład do drzewa i spokojnie prowadzić swoje życie, prawda? Także workowce są? Są. Mamy workowców bardzo dużo, 60 tysięcy przynajmniej gatunków. Liczne są właśnie w postaci porostów, ponieważ porosty to w większości są właśnie workowce. Małe, a doskonałe. Skończyłam część dotyczącą dominacji, teraz kilka słów o seksie. Ponieważ pani profesor napisała tutaj w zawiadomieniu, że przecież drożdże to też grzyby, to dlatego jakbym z ukłonem w kierunku pani profesor dwa słowa o seksie u drożdży. Spotkałam kiedyś kolegę profesora Szymona Kaczanowskiego i pytałam go tak. Powiedz mi coś ciekawego o drożdżach, co mogłabym sprzedać na jakimś wykładzie. On się zastanowił i mówi, wiem, drożdże po nieudanym procesie płciowym popełniają samobójstwo. O, także mamy, coś wiemy. Rzeczywiście nieudany seks skutkuje samobójstwem u drożdży. Natomiast też warto wiedzieć, że jeżeli chodzi o drożdże, które wykorzystujemy do piwa, takie najsmaczniejsze, najlepsze drożdże piwne, które się nazywają Saccharomyces pastorianus, to powstały one jako hybryda dwóch gatunków drożdży, Saccharomyces cerevisiae i Saccharomyces ebaianus. Co więcej, po połączeniu się, po takiej hybrydzie dwóch zupełnie innych gatunków, doszło jeszcze do rearanżacji genomu, ale niewątpliwie widzimy, że jest to gatunek hybrydowy. Jak wygląda seks u grzybów? No, zdecydowanie inaczej niż u ludzi, przede wszystkim dlatego, że niektóre grzyby mają cztery płcie. Prawda? Do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale warto sobie z tego zdać sprawę, że jeżeli są cztery płcie, to znalezienie partnera seksualnego wcale nie jest takie proste. No ale pytanie, właśnie, czy w ogóle, po pierwsze, czy warto podchodzić do procesu seksualnego, jak się jest grzybem. Może się okazać, że wcale niekoniecznie. Co więcej, bardzo często okazuje się,
że potrzeba bakterii, żeby w ogóle doszło do procesu płciowego. To jest taka praca też pochodząca z 2017 roku. Jedna z autorek to Teresa Pawłowski, pochodząca z naszego uniwersytetu, nie z naszego uniwersytetu, z Poznania. W każdym razie też nasza znajoma konferencyjna, która opublikowała pracę dotyczącą procesów płciowych u grzybów rozłożków. Myślę, że Państwo na pewno rozłożki znają z widzenia, bo to są te grzyby, które nam pomidory psują. Jeżeli zostawimy pomidory gdzieś nie w lodówce, tylko na oknie, to na pewno zarosną rozłożkiem. No to rozłożek właściwie seksu sam bez bakterii nie jest w stanie, nie jest w stanie podejść do tego. Ja muszę przyznać, że ja bardzo długo już z grzybami pracuję i raz mi się zdarzyło zobaczyć rzeczywiście proces płciowy u rozłożka. Także jest to rzadka sprawa i w dodatku bakterie są do tego potrzebne. Badanie zespołu wykazało, że tak naprawdę bakterie wolą, aby grzyb rozmnażał się bezpłciowo niż płciowo, ponieważ jak zostały sprawdzone zarodniki, komórki pochodzące z rozmnażania płciowego i bezpłciowego, to bakterie były we wszystkich komórkach pochodzących z rozmnażania bezpłciowego, a tylko w części komórek pochodzących z rozmnażania bezpłciowego. Wobec tego bakteria będzie bardziej stymulowała rozród bezpłciowy niż płciowy. No i teraz jeszcze jedna interesująca sprawa dotycząca seksu u grzybów. Właśnie, czy naprawdę seks jest niezbędny? Okazuje się, że właściwie jest naprawdę niekonieczny, w szczególności u workowców. Powiedziałam Państwu, że workowce to jest taka największa grupa grzybów. Mamy ich 60 tysięcy gatunków, są bardzo zróżnicowane. I okazuje się, że ogromna część z nich w ogóle nie podchodzi do procesu płciowego, ale przede wszystkim istnieje u nich coś, co się nazywa cykle paraseksualne. I cykle paraseksualne, które prowadzą do heterokariozy. Cóż to takiego jest? Pokazałam Państwu na drewnie dwie zrastające się grzybnie, prawda? Takie tworzone wspólne królestwo na drewnie. Otóż niektóre grzyby są w stanie się zrastać, tworząc tak zwane anastomozy, czyli połączenia pomiędzy strzępkami. No i mogą być to grzybnie jakby pochodzące, mające różne geny z tego samego gatunku, ale różne genetycznie. I one spokojnie mogą wymieniać między sobą jądra. Jądro może spokojnie wędrować przez strzępkę, tak jakby drugiego grzyba. Po prostu przechodzi do środka poprzez połączenie i wędruje przez grzybnię. Ponieważ dużo grzybni może się zrosnąć, to czasami grzybnia jest po prostu konglomeratem bardzo różnych jąder. Wobec tego nie mamy tak naprawdę jednego osobnika, tylko jednego osobnika zlanego z bardzo wielu różnych osobników. I tak naprawdę heterokarioza zapewnia workowcom bardzo duże zróżnicowanie. Już nie chcę mówić, że jeszcze dochodzi do połączenia niektórych jąder i jakiegoś specjalnego takiego procesu, który pozwala wymieniać nawet to, co jest w środku w jądrze, ale to już jest sprawa chyba, której nie warto tutaj o tym jakby rozwijać. Seks niekoniecznie. Proszę Państwa, to wszystko, co tutaj Państwo widzą, to są formy bezpłciowe grzybów. Żadne płciowe, same bezpłciowe. Wszystkie, które tutaj zgromadziłam, to są takie, które ja na co dzień widuję. Widać, że grzyby się bardzo zróżnicowały, właściwie bez seksu. Prawda? Warto o tym pamiętać. No i teraz przejdźmy do następnego wątku. Większość tak, są bardzo, bardzo kolorowe. No niektóre tam na niebiesko były zabarwione trochę barwnikiem, błękitem anilinowym, ale większość, jeżeli są lekko różowe albo pomarańczowe, to wszystko prawda. Jeszcze bywają żółte, nie, w ogóle są kolorowe bardzo. Nie, ja je oglądam pod binokularem, pod mikroskopem stereoskopowym. To nie jest duże bardzo powiększenie, no ale jednak 60 razy mniej więcej. Podstęp. Teraz chciałabym pokazać Państwu kilka podstępów grzybowych. Tutaj rysunek z Hamleta. Hamlet namawia do takiego podstępnego
do gry aktorskiej, która wykaże zdradę ojczyma. Podstęp. Tutaj widzimy grzyby, które bardzo podstępnie łapią wrotki na wędki. Proszę spojrzeć, to jest grzyb, który się nazywa zoofagus, ten taklum, który wytwarza dokładnie coś, co można nazwać wędką. Na końcu wędki jest taka banieczka lepka, która się wydaje bardzo atrakcyjna do spożycia dla wrotka, więc wrotek chwyta, próbuje zjeść i w tym momencie banieczka gwałtownie rozszerza się w jakby jamie gębowej, jeżeli to można jamą gębową nazwać, wrotka i wrotek zostaje złapany na haczyk. No to jest chyba najlepszy przykład podstępu, jaki znamy. Przynajmniej w wodzie. Tutaj zresztą jeszcze mam jakiegoś niesporczaka podobnie złapanego. Bardzo różne organizmy są w ten sposób łapane przez grzyby podstępnie. No nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o moim ulubionym przykładzie też bardzo podstępnego grzyba, jakim jest Entomophthora musce. Jest to grzyb, który atakuje muchy. Widzimy tutaj taką muchę zaatakowaną, już uśmierconą przez grzyba. Cała ta biała struktura, która tutaj przerasta przez odwłok, to właśnie grzyb. Co więcej, są to strzępki, które wystrzeliwują aktywnie zarodniki, które są duże, lepkie jak kule, takie bardzo duże i lepkie zarodnie, jak balony. No i teraz proszę spojrzeć, jak ta mucha dziwnie się umieściła na jakimś pędzie. Prawda? Po pierwsze głowę przytuliła do pędu, rozłożyła skrzydełka i z takim wypiętym odwłokiem czeka. Na co czeka? No czeka oczywiście na jakąś inną muchę, która będzie przelatywała w okolicy i szczerze mówiąc będzie chciała kopulować. A to dlatego, że grzyb swoimi substancjami neurohormonalnymi kazał tej muszę wejść gdzieś wysoko na eksponowane miejsce i tuż przed śmiercią rozłożyć skrzydełka na boki i wyłożyć ten odwłok do góry. No to jest właśnie taka poza, która wydaje się bardzo atrakcyjna dla innych much, które się tutaj zlatują i zostają zbombardowane lepkimi zarodnikami. No wspaniały przykład rzeczywiście podstępu. No i skoro mówię tutaj o grzybach i owadach, co jest moim, muszę przyznać, ulubionym tematem, to chciałabym dwa słowa poświęcić grzybom z grupy Cordycipitace, które pasożytują na różnych owadach. Są to grzyby bardzo zróżnicowane, takie centrum zróżnicowania jest w Azji, no szczególnie w Tajlandii możemy znaleźć bardzo wiele grzybów z różnych gatunków należących do tej grupy. No jednym z najbardziej znanych grzybów z Cordycipitace jest Ophiocordyceps unilateralis, który pasożytuje na mrówkach. Na mrówkach z rodzaju Campanotus. No i tutaj widzimy na zdjęciu mrówkę, która jest wszczepiona żuwaczkami w centralny liść, nerw liścia, no i zwisa, a z szyi mrówki zakażonej zwisa jakaś taka długa, biała struktura. To jest tak zwana podkładka, na której formują się owocniki grzyba. Czyli to jest wszystko, prawda, grzybowa struktura z podkładką, stąd pryskają zarodniki grzyba na inne mrówki przechodzące poniżej. Ciekawe jest to, że mrówka nie znajduje byle jakiego liścia, zarażona mrówka, a jedynie liście, które się znajdują 15 do 20 cm nad glebą i to najczęściej liście, nie pamiętam dokładnie, ale chyba wystawione na północ. Ten kierunek akurat liścia okazuje się dosyć istotny. Mrówka zarażona, mówi się o nich mrówki zombie. A to dlatego, że zarażona mrówka zaczyna się troszkę dziwnie zachowywać. Przede wszystkim dostaje takich drgawek i dreszczy. I przez to nie jest w stanie wejść do swojego gniazda, które jest bardzo wysoko w koronie drzewa. Jak tylko próbuje wejść, to zaraz spada. No i ostatecznie ląduje na jednym z tych liści, właśnie od spodniej strony. Jak już jest bardzo mocno zarażona, zaciska swoje żuwaczki na centralnym nerwie liścia i umiera. No i powinna od tego liścia natychmiast odpaść, prawda, umierając. Ale okazuje się, że w momencie, kiedy łapie żuwaczkami nerw, to w tym momencie dochodzi w środku do rozpuszczenia
mięśni żuwaczek, że ścisk już nigdy nie zostanie, że tak powiem, odpuszczony, tak? One rzeczywiście, żuwaczki pozostaną już na zawsze w tej pozycji. No i wydaje się, że to jest bardzo korzystne dla grzyba, prawda? Umieszczenie na odpowiednim miejscu takiej mrówki, ona rzeczywiście jest w stanie spryskać całą powierzchnię jakby pod liściem swoimi zarodnikami, a ponieważ dzieje się to wszystko gdzieś niedaleko pnia drzewa, bardzo wiele mrówek wędruje tamtędy i może zostać porażonych zarodnikami. Ale to jeszcze nie koniec, bo proszę spojrzeć na drugi schemat, gdzie widzimy tą samą mrówkę, widzimy podkładkę, widzimy tutaj to miejsce, gdzie są owocniki, to jest to miejsce właśnie prysznic, zarodników, ale są jeszcze inne miejsca na mrówce, gdzie również wychodzi pewna grzybnia, tworząca zarodniki, bezpłciowo zresztą. Proszę zobaczyć, jak wyglądają takie struktury. Są to albo jakieś takie bardzo długie, cienkie strzępki z pojedynczymi zarodnikami na końcu, a czasami coś, co bardzo mocno przypomina pędzel. I to są struktury, które również będą służyły rozprzestrzenianiu się grzyba, ale tym razem nie przez mrówki, tylko na przykład przez nicienie albo przez roztocza, przez cokolwiek, co po tym liściu jeszcze sobie będzie wędrowało, a bardzo wiele różnych organizmów wędruje. I jest jakby, zwiększa się prawdopodobieństwo, że przez jakieś wektory, no właśnie na przykład roztocza, grzyb zawędruje w końcu na mrówkę. No i teraz to może nawet mój jeszcze bardziej lubiony przeze mnie przykład. Mamy znowu tą samą mrówkę zombie, która została zarażona przez Ophiocordyceps unilateralis. Ale nie widzimy tutaj takiego właśnie eleganckiego, jak ja to mówię, prysznica, prawda, tego tutaj zgrupowania owocników, tylko owocniki tworzą się jakby bezładnie. I teraz proszę sobie wyobrazić, że to są owocniki już innego grzyba. Grzyba, który jest bardzo blisko spokrewniony z Ophiocordyceps unilateralis. Ale to jest tak, jak napisałam, to jest jak atak piracki z przejęciem łupu. Bo proszę pomyśleć, że grzyb, pasożytując na mrówce, musi po pierwsze poradzić sobie z mrówki odpornością. Musi wytworzyć pewne substancje neurohormonalne, które zmienią zachowanie mrówki. To grzyb wyprowadza de facto mrówkę w korzystne miejsce. I teraz ten grzyb, który jest pasożytem pierwotnego pasożyta, po prostu zabiera to wszystko, nie pozwala się kompletnie temu grzybowi rozmnożyć, rozmnaża się zamiast niego. Czyli jest to taki właśnie atak piracki, ale tak jak tu napisałam, to jest strategia ryzykowna, bo proszę sobie wyobrazić, że nie będzie mrówek, albo nie będzie samego pasożyta mrówek, nie będzie Ophiocordyceps. No i w tym momencie nie ma też trzeciego, prawda, hiperpasożyta. Czyli taka strategia jakby stawania na ramionach innych jednak jest strategią ryzykowną, która się może opłacić tylko wtedy, kiedy mamy dużo żywiciela pierwotnego i dużo pasożyta tego żywiciela pierwotnego. No i tu jeszcze chciałabym Państwu pokazać kilka grzybów pasożytujących na owadach. Proszę zobaczyć te duże takie czerwone kulki. To nie jest plastelina, prawda? Wygląda, jakby ktoś po prostu plasteliną się bawił. To jest grzyb z rodzaju Cordyceps. Oprócz tego na szarańczakach widzimy zieloną pleśń. To jest grzyb, który się nazywa Metarhizium. Tutaj takie wyrastające strzępki należą do grzyba, który się nazywa Labulbenia. A tu widzimy mrówkę, która wcale nie jest, nie ma takiego futra, tylko jest po prostu cała pokryta grzybem, który się nazywa Rickia. I chciałabym tutaj pokazać, że wszystkie te grzyby w bardzo różny sposób atakują swojego żywiciela. Niektóre z nich są całkowicie łagodne. Tak naprawdę ani Labulbenia, ani Rickia swojego żywiciela nie zabiją. Będą się na nim, będą wczepione w niego. Co więcej, nawet nie do końca wiemy, jak one się odżywiają, ponieważ wczepione są wyłącznie w chitynę przy pomocy takiej małej stopki. Możemy ją nazwać takim kopytkiem.
I wydaje się, że są na tyle drobne, że po prostu pobierają pokarm z powietrza. One mają też takie niewielkie szczoteczki i prawdopodobnie po prostu szczoteczki zwiększają powierzchnię organizmu i to wystarczy, żeby chłonąć skórzem jakieś cząstki organiczne. Ale okazuje się, że Rickia może być ratunkiem dla mrówki. Jeżeli mrówka zostanie zakażona metarizium, to przeżyje, o ile ma Rickię na sobie. Jeżeli nie ma Rickia, to niewątpliwie czeka ją śmierć. Rickia immunizuje mrówkę, która jest zdecydowanie bardziej odporna na zakażenie. Jak spojrzymy jeszcze na to zestawienie metarizium cordyceps, to też możemy powiedzieć, no które z tych grzybów wygra? Prawda? Jeden duży, drugi mały. No to, który wygra, zależy od tego, ile jest szarańczaków w środowisku. Jeżeli wyobrazimy sobie, że szarańczaków jest masa, właśnie jest po prostu wielka wędrówka szarańczy, to wygra ten, który szybciej się rozmnoży. Wygra ten, który szybciej wytworzy zarodniki. Który to będzie? No to będzie metarizium, które się rozmnaża bezpłciowo. On się pojawi w ciągu 2 dni, wytworzy zarodniki i z całą pewnością cała populacja szarańczaków zostanie zdziesiątkowana przez metarizium. Ale jeżeli akurat te 2 szarańczaki, które tu widzimy, są ostatnimi szarańczakami, to metarizium nie znajdzie następnego żywiciela. Natomiast grzyb cordyceps, który zdecydowanie lepiej wykorzysta całe ciało martwego owada, co więcej, jakby jest to taka struktura zdecydowanie bardziej przetrwalna, no ten wygra, prawda? Także strategie są różne i jakby w różnych momentach jedna strategia może się bardziej przydać niż druga. I tu jeszcze jedna rzecz, którą jakoś tak wczoraj wpadła mi do głowy i postanowiłam, że jeszcze Państwu powiem. Metarizium, ten zielony grzyb, wydaje się bardzo groźny dla różnych owadów. I dla mrówek, prawda, i dla szarańczaków, nawet dla roztoczy jest również patogenem. Natomiast okazuje się, że jest grzybem, który może być, żyć w symbiozie z roślinami. Okazuje się, że jeżeli robimy wycinki z pewnych roślin i wysadzamy je na szalki, inokulujemy na szalkach, to czasami otrzymujemy grzyba metarizium. I co więcej, okazuje się, że metarizium jest w stanie roślinę zaopatrywać w azot. Azot, który znajduje no, na przykład właśnie z roztoczy czy z nicieni. Rośliny, które mają w swoich tkankach strzępki metarizium, rosną lepiej. To jest na takiej zasadzie, jak mamy bakterie brodawkowe. Wiadomo, że bakterie brodawkowe pomagają łubinowi rosnąć. Podobnie jest z roślinami, które mają metarizium. Jak pomyślimy? Tak, a dlatego, że po prostu ma możliwość rozkładania białek z tych różnych zwierzątek i wzbogaca roślinę. Jak się zastanowimy, jak grzyb atakuje roślinę, to ja specjalnie tutaj wybrałam takie 2 publikacje, też właściwie stosunkowo współczesne, ale które bardzo ładnie pokazują, jak grzyb jest delikatny względem rośliny. Oczywiście, no nie wszystkie, mogłabym też przedstawić Państwu takie rzeczywiście niebezpieczne grzyby, ale proszę spojrzeć, tutaj na górze mamy na czerwono zaznaczony zarodnik, który tworzy najpierw tak zwane apresorium, czyli taką przylepkę, a następnie zaczyna penetrować strzępką w dół do komórki roślinnej. Komórka się broni, tworzy tutaj na niebiesko zaznaczony taki nawis ściany, żeby nie wpuścić grzyba do środka. No ale w tym wypadku tutaj mamy B. No nie udało się. Ochrona roślinna była zbyt słaba, grzyb się przebił przez tą budującą się ścianę i rozłożył i jakby rozwinął swoje haustorium, czyli ssawkę. Ale proszę zobaczyć, to co tutaj na czarno jest zaznaczone, to jest błona komórkowa rośliny, czyli komórka nie zostaje zniszczona. Grzyb bardzo delikatnie wyciąga cukry poprzez błonę roślinną. A na przykład tutaj mamy remis. Otóż no, nie udało się kompletnie roślinie zatrzymać wzrostu grzyba, ale już nie udało się wytworzyć takich charakterystycznych palcowatych wyrostków w haustorium. Czyli powierzchnia haustorium już jest dużo mniejsza, czyli ten grzyb już będzie dużo bardziej delikatnie i subtelnie wyciągał substancje z rośliny.
To teraz kilka słów na temat związków przyjacielskich u grzybów. Tutaj mamy ilustrację Horacjo i Hamlet z czaszką Jorika. Związek przyjacielski. Tutaj mamy bardzo dużo różnych doświadczeń na ten temat, nawet takich, które sami prowadzimy, ale tutaj najpierw przedstawiam Państwu grzyb, który się nazywa Bifiguratus adelaide, grzyb, który został stosunkowo niedawno opisany. Okazuje się, że jest to grzyb bardzo rozpowszechniony w strefie klimatu umiarkowanego. Właściwie w każdej glebie go znajdziemy, tylko że on sam nie jest w stanie wyrosnąć. On współżyje z bardzo różnymi bakteriami i nigdy bez bakterii nie jest izolowany. Także dowiedzieliśmy się o jego istnieniu dopiero niedawno, bo nie udawało nam się go izolować na podłoża sztuczne. A tutaj dwa zdjęcia już z naszych badań. Przedstawiam Państwu jeden z moich też ulubionych grzybów, który się nazywa Mortierella. Jest to grzyb, który współżyje z grzybami, z bakteriami z rodziny Burkholderiace. Zresztą podobnie jak w tej pracy, którą Państwu cytowałam, rozłożek, prawda, który się sam nie rozmnaża bez bakterii. Tam też chodziło o bakterie z rodziny Burkholderiace. A tutaj mamy grzyba z rodziny Nektriace w otoczeniu nawet nie jednego gatunku bakterii, ale kilku gatunków bakterii. I to są akurat dwa organizmy, które pochodzą z chłodnych rejonów świata i żyją tylko dzięki temu, że się wspierają. Jeżeli chodzi o Mortierella, to jest grzyb, który nosi po polsku nazwę głodówka. Głodówka dlatego, że jest w stanie wytrzymać na glebie właściwie czysto mineralnej. No ale przecież grzyb nie może wytrzymać na czysto mineralnej glebie, bo jest heterotrofem. Potrzebuje związków węgla. No ale jeżeli w środku ma bakterię Burkholderii albo jakąś inną, to jest w stanie wytrzymać, bo ma partnera, który dostarczy mu związki węgla. I w tej chwili mamy taki projekt badawczy, kiedy izolujemy, zbieramy glebę z takich bardzo właśnie ubogich siedlisk, gdzieś wysoko w górach, spod lodowców i mamy Mortierella. Nie mamy właściwie żadnych innych grzybów, jest Mortierella i w tej chwili już udało nam się po prostu z polskich Tatr, ze strefy alpejskiej wyizolować grzyba z dwoma kompletnie nowymi liniami bakterii. Ale jak powiedziałam, na początku zajmujemy się też mrówkami. Oczywiście to nie ja sama, tylko moi doktoranci i współpracownicy, bo nie dałabym rady wszystkim się zajmować. Ale tutaj proszę spojrzeć, mamy fragment filmu, który jest nakręcony w kabatach. Mrówki, najprawdopodobniej formika polyctena, dostały dwa kawałki grzybni. Po lewej stronie mamy grzyby z rodzaju Mortierella, o których przed chwilą mówiłam, po prawej stronie Penicillium. Mrówki są niezwykle zainteresowane obydwoma rodzajami grzybów, przy czym zachowanie mrówek jest odmienne przy każdym z tych gatunków, rodzajów. Otóż Mortierella niewątpliwie jest bardzo smaczna dla mrówek. Mrówki się rzucają całymi grupami, pożerają grzybnie, a jeżeli uda im się, to zabierają ze sobą do środka mrowiska. Co więcej, mój doktorant, który robił staż w Rumunii, badał mrówki nie z rodzaju formika, ale myrmika i okazało się, że wewnątrz gniazda młode mrówki, jeszcze albo larwy, albo świeżo wylęgłe mrówki bardzo często noszą na sobie właśnie grzyby z rodzaju Mortierella. Także wydaje się, że grzyby z rodzaju Mortierella są naprawdę dla mrówek interesujące. Dlaczego? Bo okazuje się, że produkują bardzo dużo kwasów tłuszczowych i mogą być po prostu suplementem diety dla mrówek. No a co z Penicillium? Jak wiadomo, Penicillium to grzyb, z którego Fleming wyizolował penicylinę. I proszę spojrzeć na tą mrówkę. Tutaj starałam się właśnie pokazać zachowanie mrówki. Ta mrówka się ociera
o grzybnie. Wyglądało to dosyć interesująco, bo rzeczywiście widziałam mrówki, które podchodzą i zaczynają się obcierać o grzybnie i o zarodniki, a była taka jedna, która tutaj próbowała zjeść troszkę grzybni i w pewnym momencie zaczęła się odchylać do tyłu i upadła na plecy, a potem próbowała z trudem się podnieść. Także mam wrażenie, że penicillium, jeżeli jedzone, to potrafi mrówki nieźle oszołomić. W odróżnieniu od Mortierella, która mrówek nie oszałamia. Jeżeli chodzi o związki przyjacielskie grzybów, to znajdziemy je wszędzie. Proszę spojrzeć tutaj, akurat chciałam pokazać Państwu owada, który należy do grupy ogłodków. Nazywa się Dendroctonus. Mamy dużo gatunków Dendroctonus, które występują pod korą różnych drzew. Widzimy zresztą, jakie Dendroctonus potrafi czynić spustoszenie w lasach. On jest rzeczywiście pasożytem drzew. Natomiast jak żyje Dendroctonus? Wprowadza grzybnie pod korę i tak naprawdę je grzybnie. Ale żeby grzybnia dobrze rosła, musi jeszcze współpracować z bakteriami, które tutaj nam pokazano. No ale oczywiście grzybnia wprowadzona przez Dendroctonus ma swoich antagonistów. Pokazywałam na początku Państwa, prawda, Państwu, że mamy wielu antagonistów. Ale są jeszcze roztocza. Roztocza, które zjadają antagonistów, natomiast nie zjadają grzybni, która współpracuje z Dendroctonus. Co więcej, te roztocza też na tym wszystkim korzystają, bo przenoszą się na, to są tak zwane foretyczne roztocza, łapią się nóg Dendroctonus i przenoszą się na kolejne drzewa razem z tą właśnie grzybnią, która również jest przenoszona. Także mamy nawet pod korą bardzo takie złożone ekosystemy. Już kończę. Wobec tego bardzo bym chciała, żeby Państwo docenili grzyby. Docenili, zobaczyli, że mimo, że nie są jakieś takie bardzo wyrafinowane, że wydają się proste w swoich strukturach, mają tylko strzępki, nie mają tkanek, nie są zbyt duże, to jednak funga to jest bardzo ważna część tego świata. I nawet jeżeli nie jest taka właśnie wyraźna, rzucająca się w oczy, to możemy uznać, że jest jak języczek uwagi w świecie pomiędzy florą i fauną. A to, że używamy sformułowania funga, jako funga to jest całość grzybów danego obszaru, no to chciałam zestawić, prawda, fauna japonika, funga nordika, flora greka. Jakby tutaj moje wystąpienie przed Państwem jest takim promującym wystąpieniem, promującym nazwę funga. I teraz na samym końcu, ile tych grzybów znamy, a ile jeszcze możemy poznać? Czy nasza wiedza już jest pełna? Nie, dalece niepełna. Proszę spojrzeć, to jest no może już nie najświeższy schemat, bo z 2000 roku, z Nature. Mamy świat żywy podzielony według taksonów. Ten największy takson, który częściowo jest jeszcze niepoznany. Znamy tylko to, co stanowi tutaj wnętrze tego koła. To są owady. Bardzo wielu owadów jeszcze nie znamy. Ale już ten drugi fragment ciasta to są właśnie grzyby. I proszę spojrzeć, znamy ich jeszcze mniej. Wydaje się, że w tej chwili znamy około 8% grzybów wszystkich istniejących na świecie. Wobec tego jest co badać. Udaje nam się właściwie co roku opisywać kilka nowych gatunków dla nauki. I to nie z pusz tropikalnej, tylko powiedzmy z nadmorza bałtyckiego. I teraz już kompletnie kończąc, wracam do wiersza Łukasza Nicpana. Grzyby, soliście ciszy, nie przemawiają do ucha, co najwyżej w postaci trucizny, jak w znanym wątku z Hamleta. Milczenie grzybów trąci prowokacją. Nawet rosnąca trawa czasem zaszeleści, grzyb milczy jak zaklęty. Żaden grób mu nie dorówna. Próbują jogini, mnisi, ale to już nie to samo. Ich milczenie ma w sobie coś z grywy. Milczenie grzybów ogłusza powagą. I Szekspir się w to też włącza, twierdząc, że reszta jest milczeniem. Dziękuję Państwu serdecznie.